to zdrowe Słowo Boże utrzymać i jak wiele trudu potrzeba, aby wierzących nie tylko przekonać, ale w ich stanie duchowym utrzymać to, co oni otrzymali, tą dobroć tego czystego, niesfałszowanego Słowa Bożego, aby oni mogli teraz nie tylko poprzestawać na tym, że są zbawieni i cieszyć się z tego Słowa, ale też żyć w praktyczny sposób. I dlatego apostoł Paweł mówi tu do nich i dlatego my dziękujemy za was przed Bogiem nieustannie. To słowo nieustannie, to powinno nasze serca zajmować, że również i w naszych dzisiejszych czasach jest koniecznie nieustannie modlić się za dzieci Bożych. Tu mamy przykład od apostoła Pawła, że on chociaż był wielkim autorytetem Bożym w stosunku do innych wierzących, to jednej rzeczy się nauczył jako ten człowiek, jako dziecko Boże. Modlić się za innych. Nie być zadowolonym z własnej pracy, ale po prostu to wszystko Bogu przedstawiać. Bogu powiedzieć, tu jest twój owoc i chcę, żeby ten owoc wiecznie trwał. I to jest właśnie tą, można powiedzieć, w sercu apostoła Pawła była ta, jak to się mówi, konieczność. On to pracował również ze sercem, nie tylko z rozumem, ale również i ze sercem. I widział tą potrzebę tutaj, aby nie tylko za Tesalonicensów, ale też za innych wierzących się modlić. I myślę, że dla nas to nie tylko to jest oczywiste i zrozumiałe, ale powinno to być także nauką dla nas, że mamy się modlić, że ta potrzeba modlitwy oczywiście nieustannej, to znaczy na każdym miejscu i wszędzie, nawet i w sercu, możemy się modlić za sprawą Bożą, aby to słowo, które dotarło do dzieci Bożych, w nich przetwarzało na narzędzia skuteczne, które Bóg może używać. I my widzimy, że apostoł Paweł tu pisze, że wyście od nas to słowo wieści Bożej przyjęli. Nie jako słowo ludzkie, lecz jako to prawdziwe, jako to słowo Boże, które także wasze jest i działa jako wierzących. Widzimy, apostoł Paweł też pokazuje, że słowo Boże jest żywe i skuteczne, jak to mamy też w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale podane. I to możemy przeczytać. 4 rozdział listu do Hebrajczyków od wiersza 12. Ponieważ Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostre niż podwójny miecz i przechodzące aż do podziału duszy i ducha, również dalej i jest tym, który osądza myśli i postanowienia serca. I żadne stworzenie nie jest przed tym niewidoczne, lecz wszystko jest odkryte i pokazane przed oczyma tego, z którym my do czynienia mamy. Widzimy, jaką moc posiada to Słowo Boże na dzieci Bożych. I my widzimy, że apostoł Paweł, tak jak i tu widzimy w tym liście do Hebrajczyków, widział tą skuteczną moc na tych wierzących. Jak Słowo Boże mówi, że to można widzieć, to też apostoł Paweł widział to i się tym cieszył, ale się tym nie zadowalał, bo pisze, że dziękuję Bogu za to, że tak u was to widoczne jest, ale modlę się o to nieustannie, żeby tak zawsze było. I to, aby nam też Pan dał, abyśmy my też to, co w naszym sercu Słowo Boże działa, też poważnie brali do w życiu praktycznym i urzeczywistniali i nie zadowalali się tylko z tych pierwszych owoców, ale też utrwalali to, co jest nam przez to słowo podane. Wiemy, że apostoł Paweł nie przebywał długo w Tesalonice.
Wszędzie tam, gdzie głoszone jest Słowo Boże, szatan usiłuje szkodzić. Takie też przeszkody spotkały i apostoła Pawła w Tesalonice. I zmuszony był opuścić to miejsce. A w gruncie rzeczy przeszkody były stawiane nie samemu apostołowi Pawłowi, ale przeszkody były stawiane samemu Panu Jezusowi Chrystusowi, aby nie była głoszona Ewangelia, ta dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Szatan postarał się o to, aby oczernić, aby oskarżyć tego sługę Bożego, apostoła Pawła, że on dba o własny interes. Kiedy przyszły trudności i przeszkody, o tak oskarżano apostoła, że oddalił się od Tesaloniki, od wierzących, tych młodych wierzących, aby zadbać o własne dobro. Inaczej mówiąc, aby chronić własną skórę. I te pierwsze początkowe wiersze pierwszego rozdziału o tym mówią. Teraz w tym drugim rozdziale, kiedy już wykazał apostoł w tym liście, że rzeczywiście pracował tak, jak kazał mu, jak polecił mu Pan. I teraz wyraża wdzięczność. Chciałem nawiązać do tego 12 jeszcze wiersza drugiego rozdziału. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Tak, zachęca tych wierzących, młodych wierzących Tesaloniczan, aby prowadzili życie zgodnie z otrzymaną od czy przez apostoła Ewangelią. Czyli mówiąc inaczej, zachęca, zagrzewa serca tych Tesaloniczan, aby uzewnętrzniali w swoim codziennym życiem to królewskie kapłaństwo, do jakiego zostali powołani przez Pana Jezusa. Królewskie kapłaństwo, czyli służyć współbraciom, siostrom, służyć Kościołowi Bożemu, aby rozszerzała się Ewangelia. To Słowo Boże, to prawdziwe Słowo Boże, o którym mówi tu w 13 wierszu. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Słowo Boże wśród Tesaloniczan trafiło na dobrą glebę serc tych młodych, nawróconych dusz. Widać było, że Słowo Boże oni przyjęli nie jako słowa nauki ludzkiej, ale słowo, które ma moc burzyć warownie zatwardzonych serc ludzkich. I takie właśnie to słowo ci Tesaloniczanie przyjęli i z tego było zadowolone, szczęśliwe serce sługi Bożego i za to dziękował Bogu, ale i zachęcał, aby oni sami z wdzięcznym sercem za to otrzymane słowo chodzili. Tam się narodził zbór Boży w Tesalonice. Tam nawrócili się ludzie wierzący do Boga żywego. I ten 13 wiersz pokazuje nam nic innego, tylko nowy temat, konsekwencje tego wszystkiego, jak to się stało.
A stało się to przez to, że ta tajemnica pobożności, o której pisze Paweł w liście do Tymoteusza 3,16, została kazana na świecie. Że ci posłańcy Boży sprawowali poselstwo Boże. List do Koryn, 5 rozdział, 20 wiersz. Oni to poselstwo sprawowali na miejscu Chrystusowym, aby Tesaloniczanie pojednali się z Bogiem. I takie to było Słowo Boże. To Słowo Boże, pisze list do Koryn, 12 wiersz, 2 rozdział. Ale my nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane, o których też mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale Duch Święty naucza do duchownych rzeczy, duchowne stosując. I tu mamy napisane o słowie ludzkim i o słowie Bożym. Słowo Boże to jest nic innego, objawienie, 19 rozdział, a imię Jego jest Słowo Boże. Słowo Boże stawia człowieka, obnaża go ze wszystkiego, co on sam w sobie jest, a jest grzesznik. I apostoł Paweł przed tymi Tesaloniczami przez 2 sabaty objawiał im Chrystusa. Tego, którego on widział zmartwychwstałego. Co Słowo Boże, jakie jest skuteczne, stawia serce człowieka w obliczu światła Bożego, a w zgromadzeniu pociesza Słowo Boże, napomina, naprawia, ratuje. A teraz jakie jest słowo ludzkie? Słowo ludzkie w zgromadzeniu doprowadza do upadku wiary, do zniechęcenia, do trwogi, ale również te elementy ludzkie, które są wprowadzane, wynoszą człowieka na jakiś piedestał. A takie słowo nie było podane przez tych posłów Bożych. To było Słowo Boże, które miało konsekwentny skutek w sercach tych, do których zostało posłane. Te ludzkie elementy, te ludzkie ozdoby słowa mamy również zapisane w tym, że mogą to być wierzący, którzy w taki ubiór mogą ozdabiać Słowo Boże. List do Korynt nam o tym mówi, że kiedyś przez ogień będzie musiał przejść każdy. I tam mamy, którego robota zostanie, ostoi się, ten będzie miał chlubę z tego. A tam jest napisane plewy, drewno. To wszystko zostanie spalone. A ostanie się złoto, srebro, kamienie. To wszystko, co jest ozdobą Zbawiciela naszego. Tego, który przyszedł i uratował każdą duszę, jeszcze dzisiaj woła, by mogli być tacy,
którzy by to poselstwo z łaski Bożej mogli przyjąć i być uratowani. Ponieważ ono jest skuteczne i ono chce Cię uratować. To jest Słowo Boże. Tutaj czytaliśmy w tym 13 wierszu, że Tesaloniczanie przyjęli Słowo Boże. I zanim to Słowo zostało przyjęte, musiało być zwiastowane. A przy zwiastowaniu Słowa Bożego musi być ten, który posyła, musi być po drugie posłaniec i po trzecie musi być przesłanie albo treść zwiastowania. I my wiemy, że tym, który posłał swoje sługi, był Bóg. Ten wielki, wszechmocny, potężny Bóg. Ten miał pewne posłanie skierowane do ludzi i to posłanie przekazał swoim sługom, posłańcom. I oni właśnie wyszli na świat i zwiastowali to, z czym Bóg ich posłał. Czy może być potężniejszy posyłający, czy kiedykolwiek był? Na ziemi, we wszechświecie nie było. Bóg jest ten, który jest ponad wszystkim. My wiemy, że dzisiaj na ziemi, w świecie, w stosunkach międzyludzkich, między narodami też są posłańcy, są posyłający. Ale jaka marna treść jest tego przesłania, z którymi oni są posyłani. My natomiast dotykamy się rzeczy Bożych, dotykamy się rzeczy najbardziej wartościowych, jakie kiedykolwiek były na ziemi. I to przesłanie zostało powiedziane Tesaloniczanom i oni przyjęli to słowo, które słyszeli nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże. Jeżeli możemy się nauczyć czegoś z tego wiersza, to myślę, że musimy zastanowić się nad tym, jak my przyjmujemy słowo, zwiastowane Słowo Boże. Powtarzamy często, że ono w różnej formie do nas dociera, czy wtedy, kiedy osobiście je czytamy, czy wtedy, kiedy słyszymy je w czasie rozważania, ale umiłowani, niekiedy słuchając rozważania Słowa Bożego, odbieramy to słowo jako słowo, które zostaje głoszone przez tego czy innego brata. A tak nigdy nie powinno być. Słowo Boże powinno być przez nas przyjmowane jako Słowo Boże. Oczywiście, że różnie to słowo bywa zwiastowane. Niekiedy, powiedzmy to, słabiej, niekiedy lepiej, ale zawsze Bóg, powinniśmy widzieć, chce użyć swoje narzędzie, aby to słowo przekazać nam, aby ono mogło w nas skutecznie działać, tak jak tu jest powiedziane. Na czym, jaki był skutek tego skutecznego działania, czy w czym się to objawiło? Czytaliśmy później, będziemy czytać w następnym wierszu, że ci wierzący stali się naśladowcami zborów Bożych. Jeszcze jedną myśl z pierwszego fragmentu tego wiersza chciałbym poruszyć, mianowicie tu jest mowa o modlitwie, ale konkretnie o dziękczynieniu Bogu nieustannie za to, że wierzący przyjęli Słowo Boże. Umiłowani, dzisiaj jest nas tutaj dosyć duża liczba i możemy dziękować Bogu za to, że tylu nas tutaj siedzących, miejmy nadzieję, że wszyscy, przyjęli Słowo Boże. Czy rzeczywiście dziękujemy Bogu za to, że mamy braci, że mamy siostry wśród nas? Czy cieszymy się z tego, że oni też przyjęli Pana Jezusa, że oni są razem z nami, że możemy mieć społeczność między sobą, że możemy mieć społeczność z naszym Panem? Jeżeli zapominamy o tym, to może pomyślmy o zborach, które składają się z trzech, czterech wierzących, mała garstka wierzących, na tak wielu miejscach ziemi się zgromadza. Czy myślimy też o takich miejscach? Dziękujmy więc Panu za to nieustannie, że tak wielu przyjęło Słowo Boże
jako Słowo Boże rzeczywiście, nie jako Słowo ludzkie. Myśmy rozważali, jak dobre świadectwo pojedynczo zostało wystawione wierzącym z Tesaloniczan. I tutaj znowu 13 wiersz mówi nam, że oni przyjęli to słowo nie jako słowo ludzkie, ale jak to prawdziwie jest, jako Słowo Boże, które ma moc. Jest napisane, że to słowo ma moc dać dziedzictwo pomiędzy uświęconymi. Jest to wspaniałe dziedzictwo. Ileż człowiek zadaje sobie trudu, żeby mieć jakieś dziedzictwo tutaj. Jak się chlubi z tego. Czy to narody, czy to państwa, czy to plemiona, szczepy, rodziny. Ale to wszystko prędzej czy później przemija. Ale to dziedzictwo, które człowiek może otrzymać przez Słowo Boże, ono pozostaje na wieki. Jakie to jest ważne, że właśnie to dzieje się przez Słowo Boże. Że to Słowo nam podaje te wszystkie rzeczy. Ono skutecznie działając, wprowadza nas w tą naszą ziemię, która mogła być tylko ziemią obiecaną, wymarzoną, o której człowiek nawet w najlepszych marzeniach nie mógłby niczego się dowiedzieć. A to jest rzeczywistość. To jest wieczność. W to, co chce Bóg wprowadzić swoje dzieci. Co im podarował w Chrystusie. I rzecz właśnie jest tutaj, jak już było wspomniane, że taki stan, jeśli jest w sercu, to jest następny krok. I następnym krokiem jest, albowiem wy bracia i siostry. Bo tak tutaj jest napisane w skrócie. Bo wy bracia i siostry staliście się naśladowcami zborów Bożych. Mogą być różne zgromadzenia, mogą być różne zbory, szczególnie na terenie właśnie Grecji rozumiano dokładnie i tam Macedonii też, bo oni byli pod wpływem tej kultury. Co to znaczy zgromadzenie? To słowo samo, zgromadzenie, ono jest właśnie stamtąd wzięte. Ale tu jest wspaniałe, Boże zgromadzenie. Jedno zgromadzenie i wyraża się to zgromadzenie przez zbory miejscowe, przez zgromadzenia miejscowe. I chociaż oni się nie uczyli, jak to jest w zborach Bożych, to jednak ten duch, który w nich skutecznie działał przez Słowo Boże, zmienił ich w taki sposób, że oni stali się naśladowcami zborów Bożych, które najpierw powstały w Judei i innych miejscach, począwszy stamtąd, aż przyszło to do tego miejsca. My wiemy, jak szatan się sprzeciwiał w Tesalonice, bo to jest i geograficznie miasto położone w taki sposób, że nad samym morzem ono leży i ta droga, która prowadziła przez Tesaloniki, prowadziła nad samym brzegiem morza. I do dzisiaj ta droga pozostała, oczywiście na nowo zbudowana, ale nad samym morzem prowadzi.
I Tesaloniki można przejechać i prawie nic z tych, z tego miasta nie widzieć. Nawet można się tam nie zatrzymywać, bo można tą drogą wzdłuż brzegu morskiego przejechać. Ale Pan Jezus upodobał sobie, żeby się tam zatrzymać. Żeby się tam zatrzymać ze swoim słowem i właśnie tak jak tutaj jest napisane, tam powstał zbór Boży w Chrystusie Jezusie. I bardzo charakterystyczne jest, że oni również cierpieli. Tak jak cierpieli również tam w Judei i w innych miejscowościach, gdzie te zbory Boże powstały. Dlaczego? Dlatego, że w sercach ludzkich to słowo dobrej nowiny, to słowo Ewangelii niejednokrotnie wywołało przestrach. Niejednokrotnie zmieniło spokojne życie. Spokojne to jest właśnie w cudzysłowie zawsze. Bo tutaj serce, które jest bez Boga, bez Chrystusa, ono nie może być spokojne. Ale jakbyśmy czytali w Dziejach Apostolskich, a to rozważaliśmy, to właśnie zarzucano, że zamęt uczynili. Zamęt uczynili. I oni głoszą, że jest inny król, Jezus. I rzeczywiście sprzeciw był tam bardzo wielki. Było tam wielkie cierpienie. Ale właśnie dlatego, że Słowo Boże skutecznie w nich działało, oni potrafili oprzeć się temu cierpieniu. I właśnie to cierpienie spowodowało, że oni się umocnili, że ta wiara, to wszystko, co w nich zostało wszczepione, umocniło się. I to jest bardzo istotne, że zbory Boże, one były zawsze prześladowane. I dzisiaj będą prześladowane. I to wcale nie znaczy, że to musi być tak, jak w Judei było, albo w Tesalonikach. Szatan zmienia ciągle na nowo metody prześladowania. On to potrafi czynić w różny sposób. On potrafi wyszydzić, wyśmiać. On potrafi przedstawić argumenty, żeby tylko to Słowo Boże nie mogło skutecznie działać w wierzących. Aby oni nie zbierali się na zasadach jak zbory Boże. To jest bardzo istotne, bo my tutaj przechodzimy właśnie od pojedynczych wierzących do tego, co Panu Jezusowi jest ważne. Do tego, aby oni zbierając się jako zgromadzenie Boże, jako zbór Boży miejscowy, mogli wyrażać, urzeczywistniać te wszystkie rzeczy, które Pan Jezus postanowił na czas okresu łaski. Aby mogli skutecznie teraz być tym świadectwem, do którego zostali powołani na tym konkretnym miejscu. Ta skuteczność tego działania Słowa Bożego na tych wierzących jest szerzej opisana w pierwszym rozdziale. I możemy to przeczytać, gdzie apostoł Paweł już na początku tego listu napisał do nich w wierszu 8, możliwe, żeby to całkowicie zrozumieć, albo wiersz 7 nawet, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Bogu rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami, czyli ci inni, którzy przez to świadectwo Tesaloniczyków nawrócili się do Boga żywego, opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I to jest to właśnie ta
że i dzisiaj również na tym polega ta skuteczność Słowa Bożego, że tutaj ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, i tu jest ten przykład tych Tesaloników, oni całkowicie zmienili, tak muszę powiedzieć, swój styl życia. Styl życia tego świata może znają niektórzy z nas, którzy w tym świecie byli i nawrócili się do Boga żywego. To wiedzą, w jaki sposób świat postępuje wobec samego siebie. Ale ci wierzący nie przyjęli tych zwyczajów tego świata, ponieważ to słowo, które w ich sercach zadziałało, odmieniło ich pogląd serca, ich myśli. Przedstawiło ich myśli całkowicie na Chrystusa. Ach, Pan Jezus był tu na tym ziemi, tym przykładem, i On sam przez swoje życie pokazał, w jaki sposób doskonały On wypełniał Słowo Boże. Bo tylko był On jako jeden ten doskonały człowiek i Bóg. W jednej osobie, który w doskonały sposób wypełnił Słowo Boże. On był tym Słowem Bożym, jak mówi Jana Ewangelia. Ale również w Jego życiu nie było nic, co byśmy my mogli jako ludzie Mu zarzucić. Albo, jak to się mówi, podważyć. Jak się słyszy, bardzo miło, że ci wierzący właśnie tego Chrystusa, który na tej ziemi żył i był przykładem dla innych ludzi, przez samo to życie nawet udowodnił im, że on był, że pochodził z tego innego świata, pochodził, przyszedł od Boga. I również ci wierzący, którzy w tych Tesaloniczach, oni od razu zmienili swój pogląd, swoje życie tak, że widzimy, inni mieli z nimi społeczność. Oni się nie odgraniczali od innych wierzących, wręcz przeciwnie. Jeśli słyszeli, że inni też miłują Pana Jezusa i też mają Go jako swego Pana i Zbawiciela, jako Boga, który tu się narodził z Marii, z niewiasty, z Panny, poczęty przez Ducha Świętego, i On był od początku synem Bogiem i synem Boga, który na jeszcze wieczności istniał. To jest to też bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, bo dzisiaj też wiele chrześcijan o tym nie bardzo wie, że Pan Jezus nie stał się przez to Synem Bożym, że się tu narodził na tej ziemi, ale On już był. On jest w łonie ojcowskim i do dzisiaj. To jest oczywiście dla wiary trudno do zrozumienia, do wyłożenia, ale my mamy w to właśnie wierzyć. I ci Tesaloniczanie wierzyli w to i przyjęli to posłannictwo o Niego. I z innymi, którzy w ten sposób żyli, w ten sposób postępowali i byli tym przykładem, oczywiście mieli z nimi kontakty, odwiedzali się i dlatego to słowo mogło się rozkrzewić, jak tu w polskim języku się mówi, umocnić i rozszerzyć tak, że inni o tych wierzących już dawali to świadectwo. I pisze tutaj o tym, jak się nawrócili od bałwanów do Boga żywego, aby służyć Bogu żywemu. Myśmy to już wspomniali, że w tamtej kulturze greckiej to byli różni bogowie. My wiemy to tylko z historii, nie tylko z Biblii, ale z historii. I też naprawdę było tym ludziom trudno tych bałwanów zostawić, a nawrócić się do żywego Boga. Już samo to było tym dowodem, jak to Słowo Boże u nich zadziałało, że oni przyjęli tą pozycję, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwali Syna Jego z niebios. To jest również i dla nas zadanie. My mamy tak samo oczekiwać Pana Jezusa, który z niebios przyjdzie, tego, który zmartwychwstał. Jest to przykre, ale wiele też różnych innych chrześcijan zaprzecza też niekiedy, że Pan w ogóle zmartwychwstał, albo że On znowuż przyjdzie. Są tacy ludzie, którzy tylko w tym doczesnym życiu chcą być, jak to się mówi, gloryfikowani, chcą żyć, nie powiem po chrześcijańsku, ale chcą żyć porządnie, tak żeby nikomu nie być żadną obrazą, ale niestety nie żyją w tej nadziei oczekiwania Pana Jezusa z niebios. Nie żyją tą nadzieją, że On z martwych powstał. I to jest tak jak te abecadło. Jak się mówi A, to trzeba i do końca Z powiedzieć. I to
tutaj apostoł Paweł, jak już mówi o nich to świadectwo, to też mówi całe, jak to się mówi, to źródło, te podwaliny, ten fundament jej wiary nam tu objawia w tym pierwszym liście. I to, ten fundament wiary mamy my też to przyjąć jako swój. I my mamy też odwrócić się od bałwanów. Mamy żyć dla Boga prawdziwego i żywego. Mamy Jemu służyć, czyli tą Ewangelię nie tylko dla siebie zatrzymać, ale też dla innych ludzi, aby też ich nawrócić do tego prawdziwego Boga żywego. I też z tą nadzieją oczekiwania, że On przyjdzie. On obiecał, ja przyjdę wnet. I to mamy też w objawieniu Jana, tak na końcu, to w ostatnim rozdziale szczególnie podkreślone, ja przyjdę wnet. I potem też mamy wierzyć to, że Pan został z martwych zbudzony. Na to daje nam Słowo Boże wielu świadków i to znajdujemy w Słowie Bożym, nie tylko w liście do Koryntian, ale też i w Ewangeliach. Abyśmy i widzimy i Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. To jest ta właśnie nasza pewność zbawienia, że my nie podlegamy już żadnemu sądowi Bożemu. Bo i dzisiaj są również wątpliwości co do tego, że wierzący może iść na potępienie, jeśli zgrzeszy, albo być może, że jego chodzenie w tym świecie jest godne potępienia, tak muszę powiedzieć, to wtedy może inni, którzy to widzą, może przychodzą takie myśli, że ten może iść na potępienie. My wiemy, że prawdziwe dziecko Boże jest zachowane przed gniewem Bożym. My wiemy, to jest smutne, że czasem taki stan duchowy może być dziecka Bożego, który może nam sprawiać kłopoty lub zmartwienia, ale musimy jedno zwrócić na jedną uwagę, że Bóg zna serca i Bóg wie, czy on jest jego własnością, czy nie. My nie mamy tego osądzać. I tu widzimy, my mamy przeciwnie, mamy się nawzajem tym pocieszać, że jesteśmy zachowani od gniewu, od potępienia. I nawet jak przyjdą te uciski, o których też Słowo Boże mówi w liście, w objawieniu Jana, to widzimy, nas już to nie dotyczy. Nawet troszkę w tym drugim liście do Tesalonicensów apostoł Paweł też o tym pisze. W tym czasie, kiedy właśnie prawdziwy Kościół będzie zabrany do nieba. I dlatego też widzimy przed tym gniewem, przed tym sądem, który na tą ziemię przyjdzie kiedyś. My jesteśmy zachowani, po prostu jakby uwolnieni. To jest wielka łaska. I tu widzimy, że ci wierzący w Tesalonicach mieli właśnie to słowo, te fundamenty albo te główne punkty ich wiary były widziane na zewnątrz. Było to widziane, że oni się cieszyli ze swego zbawienia, że nawzajem się odwiedzali, pocieszali się i trwali w tej nauce, w społeczności, w łamaniu chleba, w modlitwach. I to, co w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale mamy opisane. Teraz będzie 15-minutowa przerwa. Chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze uwagę na taką rzecz w tym 13 wierszu 2 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. Dwa razy jest powtórzone Słowo Boże. W pierwszej części przyjęliście Słowo Boże, a w drugiej części słyszeliście Słowo Boże. I właśnie do tego szczególnego określenia Słowo Boże chciałbym, żebyśmy się chwilkę zatrzymali. Słowo Boże, to słowo, które było od wieczności, od tej wiecznej wieczności, niestworzonej wieczności. To słowo, które jest drugą osobą trójjedynego Boga. To słowo było słyszane już w wieczności. To słowo wypowiadał sam Bóg, kiedy powoływał do istnienia świat. Zwróćmy uwagę,
W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, tam jest powtórzone, jeśli dobrze pamiętam, 7 razy. I rzekł Bóg. Co Bóg rzekł? Słowo. Bóg rzekł słowo i właśnie w tym widzimy uczestnictwo drugiej osoby trójjedynego Boga w powołaniu do istnienia świata. Ewangelista Jan zapisał to szczególnie pięknie. Jest to mi bardzo drogie i radosne dla serca, kiedy czytam ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Zwróćmy uwagę. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To jest to, co mówiłem, co dotyczyło pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału. To imię drugiej osoby trójjedynego Boga. Ono było na początku u Boga. Teraz 14 wiersz tego samego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. A to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Druga osoba trójjedynego Boga przyszła na ziemię w ciele ludzkim, ponieważ Bogu upodobało się, żeby w Nim, w tym Słowie, w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia bóstwa trójjedynego Boga. I to Słowo, czyli samego Jezusa Chrystusa, Tesaloniczanie przyjęli jako prawdziwego Boga w Jezusie Chrystusie. I chciałem, żebyśmy na to zwrócili szczególną uwagę. Jeszcze jeden cytat z 19 rozdziału Księgi Objawienia, 13 wiersz, powiada tak. 19 rozdział Objawienia Jana, 13 wiersz. Druga połowa. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. To Słowo Boże Jezusa Chrystusa Tesaloniczanie przyjęli z całą gotowością, z całą szczerością, otwartością serca. Jako tego, który po zmartwychwstaniu powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc jeśli ktoś przyjmuje to Słowo, żywe Słowo, nie może być inaczej, tylko ono musi być skuteczne. Ono zawsze wykona to zadanie, z którym jest posłane od Boga, z którym przyjmowane jest do serc poszczególnych ludzi. Chociaż bracia już uczynili krok do przodu, przechodząc do 14 wiersza, chciałbym jeszcze tylko króciutko z tego 13 wypowiedzieć pewną myśl. Mianowicie chodzi mi o zależność pomiędzy słuchaniem i przyjmowaniem. Tych trzech posłańców Bożych przybyło do Tesaloniki. I tak jak już brat powiedział, przybyli z tym Słowem Bożym, z dobrą nowiną, z Ewangelią, czyli z Panem Jezusem. Bo pod tym przede wszystkim On się ukrywa, nasz Pan. W liście do Rzymian jest napisane, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I przede wszystkim Tesaloniczanie usłyszeli dobrą nowinę. Usłyszeli Słowo Boże. I teraz przyjęli. Chociaż tutaj akurat w tym 13 wierszu apostoł Paweł pisze, że przyjęliście słowo, które słyszeliście. Tak jakby było odwrotnie, ale tak nie jest. Myślę, że apostołowi leżało bardzo na sercu to przyjęcie przez nich tego słowa. Ale zauważymy w kilku miejscach w Ewangelii przede wszystkim, że pomiędzy słyszeniem i zachowaniem jest ten spójnik i.
Przytoczę kilka wierszy z Ewangelii Łukasza. Łukasz 8 na przykład. Tam Pan Jezus mówi o tej roli w czterech różnych aspektach. I ziarno, które zasiewał siewca, to ziarno jest, tym ziarnem jest Słowo Boże. I to ziarno trafiało na różne gleby, na różne miejsca, że tak powiem lepiej. Przede wszystkim jedne padło na drogę, inne padło na skałę, jeszcze inne padło na ciernie. Ale to, co pisze w 8 rozdziale i 15 wierszu, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Tutaj widzimy tą prawdziwą, właściwą kolejność działania Słowa Bożego, czyli konsekwencji słyszenia. Najpierw ci, którzy usłyszawszy, zachowują i w wytrwałości wydają owoc. Trochę dalej w 21 wierszu tego samego rozdziału czytamy: On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nigdy rzecz nie kończy się na słuchaniu i nigdy nie zatrzymuje się na słuchaniu. Słowo Boże dalej biegnie, dalej wykonuje swoją pracę, dalej jest aktywne, tak jak czytamy w liście do Tesaloniczan, że jest ono skuteczne. Jeszcze z tej samej Ewangelii Łukasza, z 11 rozdziału, 28 wiersz. On zaś rzekł: Błogosławieni są ci, raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Znowu widzimy spójnik i. Tak więc jest to niezwykle ważne. Można by tych miejsc na pewno jeszcze wiele przytoczyć, gdyż na pewno jest ich więcej, ale możemy zostać przy tych dowodach, które znajdujemy w Słowie Bożym. Tak więc apostoł pisze: przyjęliście słowo, które od nas słyszeliście. W innym miejscu, w liście Jakuba, czytamy: a nie bądźcie tylko słuchaczami, ale również wykonawcami słowa. To jest dzisiaj dla nas bardzo ważna rzecz. Jako ci, którzy przyjęliśmy słowo, to również nie zachowujemy tego dla siebie i tylko dla siebie. Nie jesteśmy teoretykami chrześcijaństwa, ale to słowo wykonuje w nas swoją pracę i to słowo słyszane, ono jest dalej i, czyli możemy je strzec, możemy je wypełniać, możemy dalej przekazywać, czyli to Bóg w nas działa i to Bóg przez swoje słowo wykonuje swoją pracę. Jest to bardzo ciekawe, że apostoł Paweł porównuje doświadczenia wierzących z Tesaloniczan do tych, którzy w Judei, w zborach judejskich. I my wiemy z tej takiej małej informacji, ale jakże zachęcającej dla tych wierzących w Tesalonikach, kiedy apostoł Paweł do nich mówi: albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. My widzimy, że apostoł Paweł nie widzi żadnej różnicy pomiędzy żydowskimi chrześcijanami a chrześcijaninami z pogan. I widzi, że mają, można tak powiedzieć w języku polskim, tą samą liturgię, tę samą służbę Bożą, czyli można tak powiedzieć ten sam cel do zgromadzenia się do imienia Pana Jezusa. To jest ciekawe, że apostoł Paweł tutaj też podkreśla to. To powinno dla nas też coś mówić. Ale też, kiedy ci wierzący z Tesaloniczan, z pogan, chcą iść tą samą drogą za Chrystusem, to też nie są zachowani od nieprzyjemności. My widzimy, że ci wierzący w Judei, Żydzi, chrześcijanie, od własnych Żydów, od własnych
krajan doznali sprzeciwiania. Widzimy, jak ten świat religijny był strasznie zazdrosny w stosunku do tych, którzy przyznawali się do Boga żywego. I również dalej te koło nie jest zamknięte. Z chwilą, kiedy wierzące zbory powstają w pogańskich miastach, również i tam religijni Żydzi próbują przeszkadzać. Ciekawe, że nie tylko własnych rodaków prześladują, ale również tych, którzy wyznają imienia Pana Jezusa. I to widzimy w tym wierszu 14, że i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. Jak widzimy, można tak powiedzieć, i świat, i religijny świat nienawidzi dzieci Bożych. My widzimy, że nikt nie jest zachowany od jakichkolwiek spokoju, albo, jak to się mówi, drogi usłanej różami. Pan Jezus już w swoim życiu do uczniów powiedział, ponieważ mnie prześladują, będą i was prześladować. I to słowo Pana Jezusa, bo On jest tym słowem, spełniło się. To było to proroctwo. To, co Pan Jezus prorokował, że prawdziwy chrześcijan będzie zawsze prześladowany w Jego, bo on się przyznaje do Jego imienia. Nigdy nie może liczyć na to, że życie będzie miał jakiekolwiek łagodne. Ale to ma swój sens. To jest ta wspólnota. To wtedy też możemy powiedzieć, że zewnętrznie są jakby takie ślady, że ci wierzący zaparli się tego świata i idą za Chrystusem. Że oni przyjęli tą hańbę, tak jak Mojżesz, jak to w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, można to jeszcze przeczytać dokładnie, to co Mojżesz, bardzo ciekawe, że akurat ten pisarz tego listu porównał to z Chrystusem. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz właśnie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przy mijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przecież nie można tak porównać, że ci wierzący, co prawda zewnętrznie byli uciskani, ale wewnętrznie ich oczy serca były skierowane na tą zapłatę, na Chrystusa, na to, cośmy też czytali z objawienia Jana, na to Słowo Boże i również na to, że Pan przyjdzie i że zachowa ich od gniewu i od sądu i od potępienia. I widzimy, jak tu jest i również i dzisiaj dla dzieci Bożych, obojętnie gdzie dzieci Boże się do imienia Pana Jezusa zgromadzają na całym świecie, nie mają łatwej drogi. Może się komuś wydawać, że tam i tam lepiej im się powodzi albo inaczej żyją, ale drogą wiary jest ta sama, jest trudna. I nieprzyjaciel zawsze będzie się sprzeciwiał takiej drodze w różny sposób, obojętnie jak. My może teraz tego nie dostrzegamy tak wyraźnie, ale tu z tego słowa wynika, że ci wierzący przeszli coś, co podobnie się wydarzyło w Judei. A i dzisiaj przechodzą wierzący może podobne rzeczy, które się wtedy wydarzyły. My wiemy, że nie musi być to taki rozmiar jak to kiedyś z prześladowaniami, ale może być w innym kierunku, w innym zakresie, gdzie niejednemu wierzącemu, jak to się mówi, trudności sprawia i ma kłopoty ze sobą. Ale jest zachęta ze Słowa Bożego, że mamy to, prawda, tak jak ten Mojżesz, nasze oczy skierować na tą zapłatę. I to jest ta zachęta też i dla nas i dzisiaj, abyśmy nasze oczy wiary kierowali na Chrystusa. 14 wiersz, albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Co tu wyraźnie widzimy? Że dlaczego Paweł w taki sposób mógł napisać? Przede wszystkim dlatego, że ten sam Chrystus, który był głoszony w Judei, ten sam Chrystus był opowiadany i w Tesalonice. I a to możemy
skąd możemy to wiedzieć też? Bo możemy to w liście do Galacjan przeczytać w pierwszym rozdziale, w 11 wierszu i 12. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelię, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I tu właśnie widzimy, że gdyby to... Wiemy, że Paweł był bardzo uczonym człowiekiem i gdyby on nauczył się tej Ewangelii, to mogłaby być różnie objawiona, ale ponieważ została objawiona jemu przez Jezusa Chrystusa, więc takiego samego Jezusa Chrystusa głosił w Tesalonice. I dlatego może porównywać tutaj, że ten zbór jest naśladowcą zboru Judei, a przede wszystkim też potem tutaj jest poruszane cierpienia, ponieważ ten sam Chrystus został zwiastowany, tak też te same cierpienia przyjdą i na Tesalonicza. Na pewno nie weźmiecie mi za złe, że jeszcze się wrócę. Od wiersza 13, jak to już jeden z braci wspomniał, Bóg pokazuje dwie strony. Sługę i słuchaczy. Dlatego ten wiersz się tak zaczyna, że my dziękujemy Bogu bez przystanku. Apostoł Paweł i ci współpracownicy jego, oni byli posłańcami dobrej nowiny. I teraz w tym modlitwie dziękczynnej ten pisarz jest wdzięczny Bogu, że był niczym. Że był tylko tym naczyniem, do którego Bóg w tej sprawie włożył zadanie, czyli służbę jakąś, którą miał wykonać, i wykonał ją dobrze. Dlaczego dobrze? Bo to słowo skutecznie zaczęło działać w nich. Jeśli Bóg posyła sługę ze Słowem Bożym, my tu stoimy, my mamy Słowo Boże w ręce i głosimy też i Słowo Boże. Ja myślę, że każdy wie, że my nie mówimy inspirowane Słowo Boże, bo inspirowane Słowo Boże jest tu zapisane, od pierwszej do ostatniej strony. Ale my głosimy Słowo Boże. Stan sługi Bożego jest podstawą skuteczności, w jakiej swobodzie może działać Bóg na duszę tej drugiej strony, strony słuchającej. W tej stronie słuchającej jest rzesza ludzi, którzy mają różne myśli. Ale to Bóg pierw musi otworzyć ucho. Jak tak przejdziemy przez Ewangelię Jana, to zobaczymy, jak to się stało, że pierw ucho, później oczy, żeby słyszeli i widzieli i żeby nie mieli wymówki. Ci, co są po tej drugiej stronie, oni zauważyli, odczuli wewnętrznie moc tego przesłania. Ich dusze, ich serce zostało złamane, skruszone. Tego człowiek nie uczyni. Choćby nie wiem, jaki piękny patos używał, nie uczyni. Ale jeśli Bóg posyła Słowo Boże, Izajasz pisze, ono się nie wróci próżne. Ale Bóg może posłać Słowo Boże przez sługę, który jest w takim stanie i zdolny według zdolności do tej czy innej służby. Bóg zna nasze zdolności i w tych zdolnościach nas używa. Druga strona, ten efekt tego zdarzenia, że oni się stali
i przyjęli Słowo Boże w prawdzie, bez zakłamania, tam nie było żadnego momentu, którym by w jakiś sposób mógł ten pytający się stary człowiek podważyć. Ta prawda osądziła ich myśli, czyny i stan i oni się stali naczyniem, w którym Bóg zaczyna w mocy rozsądzać. Miła dusza, jeśli ci się zdarzyło w twoim życiu, że twoje serce się załamało, że te słowo mówione przez jakiegoś człowieka, bo Bóg musi używać człowieka, wzburzyło twój pokój i twoją sprawiedliwość, to chwała Bogu, bo w tobie zaczął się proces mocy wykonania myśli Bożej, która we wszelkiej mocy dostępnej rozłoży, odłoży, odetnie te rzeczy, które zniewalają i które czynią niespokojną duszę ludzką. Oni uwierzyli, skoro uwierzyli, Słowo Boże jest w was, tu pisze. I ten apostoł się cieszy, on się osobiście cieszy, bo on ma potwierdzenie w tych Tesaloniczanach, że w tej służbie nie zawiódł swojego Zbawiciela. I teraz cecha skuteczności tego słowa jest wyraźna. Prześladowanie. Gdy ludzkie słowo dotyka człowieka, to człowiek się stara jedynie poprawić. Jest to rzecz przemijająca do czasu, ile tam jest tej wewnętrznej siły w nas. Ale jeśli Bóg działa z mocą i my staniemy się tym naczyniem, że to słowo będzie nas kształtowało, żebyśmy byli jawni się stali przed światem, muszą być prześladowania. To jest cecha naśladowców zborów Bożych. Dlaczego apostoł Paweł wspomina Judeję? No bo Pan Jezus powiedział, zbawienie jest z Żydów. I taka kolejność narodzin tych zborów miejscowych w Dziejach Apostolskich jest rozpisana i możemy to wszystko sobie przejrzeć. Tu są pewne takie etapy. W 9 wierszu głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. W 13 wierszu przyjęliście Słowo Boże. I w 14 wierszu staliście się naśladowcami zborów Bożych. Jest napisane w Słowie Bożym, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, tak jak jest to we wszystkich zborach Bożych. I jak ktoś przyjmie Słowo Boże, to poszukuje takich, którzy Pana wzywają z czystego serca, tak jest napisane w liście do Tymoteusza. I ci Tesaloniczanie również poszukiwali takich, którzy Pana wzywają z czystego serca. I takimi byli również i te zbory, które oni zaczęli naśladować. Prawdopodobnie wielu z nas niejednokrotnie się spotkało z tym, jak ktoś przychodzi do zgromadzenia Bożego, to przede wszystkim zauważa ten porządek, który jest. Czy siostry mają ubiór przyzwoity, że nakrywają głowy, że nie wynika to wcale z jakiegoś takiego widzimisię, ale to ma swój grunt w Słowie Bożym, że bracia nauczają, że jest pewien porządek. I tak jest właśnie we zborach Bożych. I tego naśladowcami stają się ci, którzy przyjęli Słowo Boże. To Słowo Boże było skuteczne w
w nich. Tu jest napisane. A konsekwencją tego jest naśladownictwo. Na innym miejscu apostoł Paweł pisze, że wyście się naśladowcami naszymi stali. Kiedy Pan Jezus tu był na tej ziemi, to On burzył wszelki porządek, który był na świecie. On zburzył porządek systemu, On zburzył porządek religijny, ale On również zburzył wszelki porządek moralny człowieka. To życie wieczne, które tu zostało objawione, objawiło się w Tesalonice. I oni stali się, jak tu brat powiedział, zbawienie jest od Żydów, dlatego ten pisarz, apostoł Paweł pisze, byście się stali naśladowcami Judei. Bo oni też byli prześladowani. Ponieważ ci apostołowie i ten zbór w Judei zburzył cały system, całą doniosłość tej kasty żydowskiej, tych starotestamentowych kapłanów. Zburzył im majętność, jakby im odbierał. I to samo jest w Tesalonice. Ten sam obraz. Sprawdź tylko ty, miła duszo, miły bracie, na twoim miejscu pracy, w twoim, może w szkole, jak ty chodzisz, obserwują cię, oglądają cię, do kogo ty należysz, gdzie ty chodzisz. Jakby twoim porządkiem, twoim życiem zatracasz ich cały stosunek czy sposób ich życia. I takie jest życie wieczne w zgromadzeniu. Życie wieczne w zgromadzeniu czy zgromadzenie burzy sposób życia wszystkich ludzi na całej ziemi. Dlatego ty, czy ja, czy ktokolwiek inny musi iść przez cierpienie. Miła duszo, ci, którzy objawiają Boga żywego, przechodzą do chwały przez cierpienia. A chcę ci powiedzieć o jednym słudze Bożym, którym Bóg był z nim, jest napisane. A to jest Józef. A ja myślę, że to jest każdy z nas. Jeśli to słowo jest skuteczne w nas. Jeszcze raz powiem. Jeśli ty pełnisz wolę Bożą, miły bracie, miła siostro, to idziesz przez cierpienia, jak Józef wszedł przez cierpienia do chwały Królestwa Bożego. Jak zresztą wszyscy wierzący. Ja myślę, że nasz miły brat się trochę, może w polskim języku, nie wiem, ale Pan Jezus nie był żadnym burzycielem. Pan Jezus nie przyszedł nic starego przewracać. Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, aby polityczny czy gospodarczy system tego świata zmienić. Nie zapomnijmy, że Żydzi szukali jakiegokolwiek pułapki na Pana Jezusa. Nawet jak mu zarzucili, przecież tyś powiedział, że ty chcesz tą świątynię rozwalić, a w trzech dniach postawić nową. Przecież oni tego nie zrozumieli, co Pan Jezus myślał o tym burzeniu. Pan Jezus nie myślał o burzeniu nowego, tylko myślał o swoim ciele. To burzenie tej świątyni to było oddanie się na krzyż. To była ta droga przez ten Jordan. To było to zmartwychwstanie w tym trzecim dniu. Pan Jezus nie był nigdy żadnym awanturnikiem,
ani przeciwnikiem żadnego politycznego systemu. To trzeba, dzieci Boże, wiedzieć. My mamy co prawda coś nowego, co przyszło z wiary, to Słowo Boże, On się objawił. On nawet systemu żydowskiego nie zaniechał. Położył, zakon jest doskonały, położył to na stronę. My wiemy, że jesteśmy w czasie łaski. Tylko chcę to wyjaśnić, żeby nie było jakichś niedomówień w tej sprawie, że jakby cośkolwiek burzył, jakieś coś nowego. Pan Jezus przyszedł, aby zakon wypełnić i nowe dać. To nowe to mamy, jak żeśmy to widzieli do południa, Jego śmierć opowiadać. To jest coś nowego, co Żydzi nie znali, a co dzieci Boże mają. I coś nowego jest, że my oczekujemy Pana Jezusa z niebios i głosimy Go jako ukrzyżowanego, narodom jako głupstwo, ale tym, którzy wierzą w to, idą na zbawienie. Dlatego Pan Jezus byłby słusznie ukarany na śmierć krzyżową, gdyby dzisiaj byśmy tak mówili, że On to burzył. To byśmy podparli wyrok i byśmy stwierdzili, że Pan Jezus był winny śmierci. Ale przecież my mamy odpowiedź w Słowie Bożym, że Piłat powiedział, że w tym człowieku, a to był autorytet polityczny władzy rzymskiej, powiedział, w tym człowieku nie znalazłem żadnej winy. A jeśli chodzi o waszą religię, Żydzi, to mnie to nie interesuje. Ja nie jestem Żydem, ja jestem Rzymianinem. Wy się o to starajcie. Zobaczcie, co mówi wasz zakon o takich człowiekach. Czy znaleźli też Żydzi winę na Panu Jezusie? Nie. Nic mu nie mogli zarzucić. Każdy świadek, który przyszedł na wtedy, był podważony. Pan Jezus milczał na każde oskarżenie. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, umiłowanie. My musimy to trzymać, że ten niewinny, sprawiedliwy, nikomu nic złego nie uczynił i nie przyszedł coś nowego robić, tylko przyszedł, aby zbawić świat, aby nas uratować od potępienia, to co w pierwszym rozdziale tego listu jest napisane, aby nas przeprowadzić do Boga żywego, żeby tą społeczność z tym Bogiem żywym była z nami. I dla dzieci Bożych nie porządek polityczny jest ważny, nie wtrącanie się do polityki, nie zmienianie jak przez prądy pokojowe czy jakiekolwiek inne. Dla dzieci Bożych jest Chrystus. On jest tym pokojem, było wspomniane. On jest tym Bogiem pokoju, a nie nieporządku. I dlatego też, jeśli on, apostoł Paweł, tu o tych cierpieniach mówi, to nie dlatego, że chrześcijanie wtedy coś burzyli i coś nowego zakładali, tylko też byli przez to prześladowani, że właśnie taki naród jak Żydzi poczuli się zagrożeni w swojej sferze, że mieli znani byli przez cały świat. My wiemy to z dziejów apostolskich, że niejedni królowie znali ich religię, a nawet odwiedzali Jeruzalem jako miejsce święte, aby tam pielgrzymować. Prawda? Jeśli zajmiemy nawet Pismem Świętym, to nawet Naaman Syryjczyk, który był, prawda, trądem obarczony, wiedział, że w Izraelu jest coś możliwe, żeby być zbawionym. I przyszedł tam, nawet wziął ziemię ze sobą do domu swego, do Syrii i powiedział nawet przed Bogiem i Bóg dał mu tą łaskę. Tak, ty możesz, jak pójdziesz do świątyni Dragona, możesz tą ziemię z workami, ziemię z Izraela możesz wziąć i nie na tą ziemię umiesz, tylko na tą ziemię, co coś ty wziął z Izraela. Tam, gdzie do ciebie się stało to zbawienie. Ja to mówię moimi słowami. I my widzimy, że jest bardzo ważne, żebyśmy my, jak używamy, prawda, takich wyrażeń, żeby byliśmy ostrożni. Mnie to trochę zabolało, bo muszę powiedzieć, ja bym się tak czuł, jakby Pan Jezus za wszystko to był winien, co tu w tym świecie się wydarzyło. Pan Jezus nie był winien. Ten niewinny i sprawiedliwy, jak pisze list, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, poszedł za nas winnych, za nas grzeszników na krzyż. I chcę tylko tu powiedzieć, że apostoł Paweł też do tego tematu porównuje to prześladowanie Pana Jezusa i tych chrześcijan podobnie, że ta brutalność i to prześladowanie Żydów, tych religijnych, którzy byli zaślepieni, oni nie chcieli nic o nim wiedzieć. My wiemy, że i dzisiaj ten naród jest też zaślepiony, ale Bóg jeszcze, jak przyjdą te czasy ostateczne, w których już prawdziwy Kościół nie będzie na tej ziemi, to wtedy Bóg tym narodem się zajmie i oni też
będą wprowadzeni do tysiącletniego królestwa. Ale to jest nie historia tego listu, tylko chciałem po prostu troszkę na ten temat powiedzieć. I widzimy, że dzisiaj możliwe, że my nie mamy takich trudności, żeby ktoś nam zabraniał głoszenia Ewangelii, ale myślę, że jak przypominam sobie, jak budowa zgromadzenia w Mikołowie, to mnie trochę zaszokowała, że również i tam były takie trudności, prawda, że też świat się religijny burzył. To może jest też nauka dla nas wszystkich, abyśmy tego nie zapomnieli, w jakim sensie, w jakim wyrazie jest ten sprzeciw. Tutaj to słowo "staliście się naśladowcami" z 14 wiersza możemy oczywiście rozpatrywać w bardzo szerokim zakresie. I tutaj brat wspomniał niektóre elementy tego naśladownictwa, ale jeśli dalej czytamy ten wiersz, to czytamy: staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od rodaków swoich. Czyli tutaj czytamy o naśladownictwie w cierpieniach. Myśmy tutaj na początku, jeden z braci zwrócił uwagę na to, że przyjęcie Słowa Bożego nosi z sobą pewne konsekwencje. I właśnie konsekwencją przyjęcia Słowa Bożego między innymi są cierpienia. I to słowo, które brat tutaj też jeden z Pana Jezusa zacytował: skoro mnie prześladowali i was będą prześladować, to możemy z tym wierszem powiązać. Miłowani, Pan Jezus został wyrzucony poza obóz. List do Hebrajczyków mówi nam te znane, piękne słowa: wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Apostoł Piotr też pisze o cierpieniach, które są i będą uczestnikami wszystkich wierzących, tych, którzy przyjęli Słowo Boże. Miłowani, czy my też jesteśmy prześladowani dzisiaj? Może nie dosłownie, nie cieleśnie. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków o wierzących, którzy byli przerzynani piłami, którzy byli wrzucani do jaskini lwów, którzy straszne cierpienia przeżywali, to my właściwie możemy odetchnąć z ulgą, że nie żyjemy już w takich czasach, ale pohańbienie Chrystusowe zawsze będziemy znosić. I jeśli nie znosimy tego pohańbienia, jeśli nie znosimy, nie jesteśmy uczestnikami tych cierpień, jeżeli nie jesteśmy naśladowcami zborów Bożych w cierpieniu, to musimy sobie zadać to pytanie, czy przypadkiem nie jesteśmy schowanymi, ukrytymi chrześcijaninami. Chrześcijanin, który jest chrześcijaninem otwartym, zawsze będzie znosił pohańbienie. Nie ma najmniejszych szans, żeby chrześcijanin nie znosił pohańbienia, jeśli się otworzy przed światem, jeśli przyzna się, że jest dzieckiem Bożym. Drogi młody przyjacielu, młoda duszo, wiele młodych wierzących w zeszłym roku, mamy nadzieję, że i w tym roku się ochrzci, czy wyście też wyznali przed światem w rozmowie z kolegami, z przyjaciółmi, że jesteście wierzącymi? Czy jesteście gotowi wziąć na siebie to pohańbienie Chrystusowe? Wtedy też jesteście uczestnikami tych cierpień. Już chwała Bogu, nie tych cielesnych, ale tego naśmiewania, tego wyszydzenia. Jeżeli to niesiemy na sobie, to znaczy, że wyznaliśmy Pana Jezusa przed innymi ludźmi i staliśmy się i jesteśmy naśladowcami innych wierzących w cierpieniu. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę jeszcze na jedną myśl zawartą w tym 14 wierszu. Zbory Boże, które są w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy w Chrystusie Jezusie? Często czytamy to miejsce i podobne inne wypowiedzi i mało uwagi przywiązujemy do treści zawartej w tych kilku zaledwie słowach. W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie winniśmy trwać jako zbór i jako pojedynczy wierzący. Trwać w Chrystusie to znaczy zachowywać wszystko to, co Duch Święty polecił zapisać w tym słowie, które mamy przed sobą. Trwać w czystości
nauki Słowa Bożego, w odłączeniu od wszelkich pustych słów, od wszelkiego pustosłowia, o którym pisze w drugim do Tymoteusza apostoł Paweł w drugim rozdziale w 16 wierszu. Strzeż się wszelkiej próżnomówności, czyli ludzkich nauk, ludzkiego paplania. Trwać w Chrystusie, to tak jak mówiłem przed chwileczką, trwać w czystości nauki Słowa Bożego, w niezmąconej społeczności z naszym Panem. I jeszcze jedna myśl o tych prześladowaniach, jak Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 rozdziale Ewangelii Jana i wielu innych. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Nie jest uczeń nad mistrza. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Ale apostoł Piotr dla pocieszenia nas też zapisał taką cudowną rzecz w pierwszym liście, w 4 rozdziale pierwszego listu Piotra. Z Panem, to nie możemy nie doznać szyderstwa, odrzucenia, naśmiewania i wielu innych rzeczy, co złe ludzkie serce jest w stanie wyrazić przeciwko prawdziwym dzieciom Bożym. I teraz dalej, 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. W innym wydaniu Słowa Bożego, w tym tu miejscu jest powiedziane, lub człowiek żądny władzy, czyli wtrącający się, pożądający tego, co nie powinno być udziałem dzieci Bożych. 16 wiersz. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Więc minuta została. Chciałbym powiedzieć, dlaczego oni cierpieli. Kiedyś powstał kapłan onego roku i prorokował, 11 rozdział Ewangelii Jana. Co my uczynimy? Jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą. I przyjdą Rzymianie i wezmą nam to miejsce nasze, czyli tą naszą świątynię i nasz lud. Słudzy Boży, którzy działali w mocy Ducha Bożego, stali się wyraźnymi przeciwnikami religijnego stanu Izraela. Świątynia była własnością kapłanów i lud był ich własnością. Więc dlaczego nie mieli prześladować? Przekładając stronicę Dziejów Apostolskich, widzimy już w tych rozdziałach po sobie następujących, że oni nie umieli tego znieść. Gdy Piotr wyszedł i zaczął głosić Ewangelię łaski Bożej, to zjawili się ich wysłańcy, pochwycili ich i wsadzili do więzienia. Zostali zbici mózgami i dostali nakaz. Wszystko wam wolno, ale nie wolno wam głosić w tym imieniu. No i to się tak powtarza. Oni, ten religijna kasta traciła grunt. Nagle się dowiadują Żydzi, co tylko słuchają, jak tu ktoś powiedział, że jest inny król. Tak jakby inny Bóg powstał. Czyli jak wszyscy uwierzą i pójdą do Jezusa, świątynia zostanie pusta. Bo oni wyszli, by zburzyć wszelaką wysokość wynoszącą się
przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Kończymy dzisiejsze rozważanie. Numer 128. Thank you.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Będziemy się modlić. Panie Jezu, nasz dobry pasterzu, jaką radością napełniają nasze dusze Twoje słowa, które powiedziałeś: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I ja je znam, i one mnie znają, i idą za mną, i słuchają mego głosu. I nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Panie Jezu, jak cudowne, pełne troski jest Twoje zapewnienie o nas. Jak możemy być szczęśliwi i radośni, kiedy wiemy, że Ty nas prowadzisz jako dobry pasterz i że Twój głos możemy słyszeć w naszych sercach. Panie Jezu, dopomóż nam, żebyśmy tego głosu nie zagłuszali naszym życiem nieuporządkowanym, naszymi grzechami, ale żebyśmy zawsze wyraźnie słyszeli Twój głos. My dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że dzisiaj nas tutaj zgromadziłeś, abyśmy mogli zasiadać u Twoich stóp i odbierać od Ciebie tą dobrą cząstkę, odbierać te błogosławieństwa, to wszystko, co z góry pochodzi od Ciebie. My jeszcze jesteśmy w tej podróży do celu niebieskiego. Jeszcze jesteśmy w drodze, ale Ty sam przez swego Świętego Ducha prowadzisz nas i strzeżesz. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za tą opiekę, za tą troskę i Twoje prowadzenie. I teraz również polecamy się Tobie na te godziny, które są przed nami. Ty sam pouczaj nas. Ty dodawaj nam Twoje otuchy, dodawaj nam Twoje łaski i mądrości z góry, abyśmy rozważając i słuchając Twego słowa również mogli te wszystkie rzeczy praktykować i mogli chodzić w mocy Twojego słowa, wykonując Twoją wolę. Dziękujemy, Panie Jezu, za ten czas, który nam teraz darowałeś i który chcesz nam błogosławić. Tobie się polecamy i uwielbiamy Twoje imię. Amen. Amen. Za to, że znów z łaski Twojej możemy tutaj być w tym miejscu, zgromadzeni u stóp Twoich, aby rozważać te Twoje słowa. Jesteśmy tu wszyscy, Panie Jezu, i z dziećmi naszymi, i wierzymy w to, że Ty będziesz wkładał do serc naszych te Twoje słowo, które jest prawdą jedynie.
a my chcemy dla Ciebie żyć tu, w tej pielgrzymce, przyjmować Słowo i chodzić według Słowa Twojego, aby być świadectwem dla Ciebie w tych miejscach, gdzie nas postawiłeś. Panie Jezu, dziś w słabości wielkiej jeszcze to wszystko pojmujemy, coś Ty nam darował, dom Ojca, wiele miejsca tam jest, a my dziś już jesteśmy gotowi, aby pójść w te Twoje pielesze. Ale Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami, ten dobry pasterz, który zna swoje owce. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że ten stół jest zawsze przed nami zastawiony, że możemy tu w tym kraju wroga iść wąską ścieżką, wstępować w Twoje ślady. Zdajemy sobie sprawę, że coraz trudniej nam jest, aby dokładnie wstąpić w Twój ślad i niejednokrotnie poszerzamy go, ale Ty znasz nasze serca. Ty wiesz wszystko o nas i my Ci wdzięczni za to jesteśmy, Panie Jezu, za braci i siostry, za Twój zbór, który sam budujesz, za to, że przykładasz te żywe kamienie, a Ty jesteś głową i kierujesz tak, jako sam chcesz. Teraz na tę chwilę się polecamy Tobie, prosząc Cię, Panie Jezu, żebyś dał pokój wewnątrz i zewnątrz, żebyśmy tu mogli wielce być pocieszeni ze Słowa Twojego. Każdy z nas, żeby mógł być zbudowany. Ty wszystkich znasz i Ty do wszystkich umiesz przemawiać. Amen. Amen. Nasz Zbawco, zgromadziłeś nas w tej owczarni, którymi tymi drzwiami wyprowadzasz nas na te zielone pasze. I kiedy Ty nas karmisz Słowem swoim, doznajemy tej radości, umiłowany nasz Panie Jezu. I teraz możemy to odczuwać, bo znowu jesteśmy zgromadzeni u stóp Twoich, aby ten pokarm odbierać od Ciebie. Tak dopomóż nam, otwórz nasze serca, abyśmy zawsze ten nasz wzrok i słów skierowali na Ciebie i był skierowany. Umiłowany nasz Panie Jezu, za to Ci dziękujemy, że jeszcze raz z łaski Twojej możemy tu być. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że nas miłujesz, bo Ty z miłości przyszedłeś do ludzi. Opuściłeś chwałę, jaką miałeś u Ojca i uniżyłeś się tak bardzo. Uniżyłeś się do poziomu człowieka, bo Ty przyjąłeś ciało i krew. Ty wiedziałeś, umiłowany Zbawicielu, że ludzie zgrzeszyli w ciałach i w ciele. Na ciele musiał być dokonany sąd za grzechy, abyśmy dzisiaj Ciebie mogli mieć swoim Panem, swoim pasterzem. Abyśmy mieli otwarte uszy na Twoje słowo, abyśmy mogli mieć otwarte oczy, aby Ciebie widzieć, abyśmy mogli mieć rozwiązane języki, aby Ciebie czcić i wielbić za to niepojęte dzieło miłości Twojej, jakie wykonałeś na krzyżu na Golgocie. Dziękujemy Ci, umiłowany Panie,
że zapłaciłeś nasze grzechowe długi. Zapłaciłeś nie srebrem ani złotem, ale świętą krwią Twoją. Świętą krwią niewinnego, doskonałego, czystego Syna Bożego. Dziękujemy Ci, że idziesz przed nami, że jesteś naszym dobrym pasterzem, który położył życie swoje za owce. Dziękujemy Ci za to, że masz wielkie staranie o nasze wszelkie potrzeby, z jakimi spotykamy się tutaj idąc przez to doczesne życie nasze. Ty znasz te nasze potrzeby, znasz nasze słabości, znasz nasze pragnienia, znasz nasze smutki, ale i radości nasze. To wszystko znasz. Wiesz, że potrzebujemy nieustannie Twojego słowa, jako tego żywego chleba, aby wytrwać w posłuszeństwie, w pokorze, w Twojej miłości, oczekując na powtórne przyjście Twoje. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za nadzieję, że i te chwile, jakie nam dzisiaj znów darowałeś, pobłogosławisz nam, że dasz łaskę, byśmy dobrze ten czas wykorzystali, abyśmy znów mogli słuchać Twojego głosu, wzrastać w poznawaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Zbawiciela naszego. Amen. Amen. Imienia pod Twoje słowo, które jest żywe i trwające na wieki, które jest tym naszym wewnętrznym pokarmem do potrzeb duchowego stanu. Dziękujemy, Panie Jezu, że Cię nic nie mogło tu wstrzymać od wykonania woli Ojca. Zostałeś ukrzyżowany, zmartwychwstałeś i Ty żyjesz i my w Tobie żyjemy. I oczekujemy tego samego zmartwychwstania, tego udziału, które Ty sam, drogi Zbawco, doświadczyłeś, przechodząc z obcizny do chwały, do domu Ojca. I tak Twój lud, Twoje owieczki oczekują tego dnia, oczekują swego Zbawiciela. Dopóki to się nie stanie, dziękujemy Ci, że dajesz nam ten sposobny czas, abyśmy byli w tej społeczności, do której nas powołałeś i mamy społeczność między sobą, z Tobą i z odwiecznym Ojcem. I za tą łaskę, i za tą miłość bądź od swojej oblubienicy uwielbiony i prosimy Cię, aby nam ten czas, który od Ciebie odbieramy, swoją mocą pobłogosławił. Amen. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię, byś przejął kierownictwo w tym czasie, kiedy będziemy dotykać Twojego słowa. Prosimy Cię, byś postawił straż ustom naszym, zaś aby język
ten mały, nieokiełzany członek mógł być użyty ku uwielbieniu Boga, ku zbudowaniu zgromadzonych, ku pocieszeniu dusz, wypowiadający Twoje myśli w Twoim duchu, pod Twoim kierownictwem. Amen. Amen. Plan dzisiejszego dnia przedstawia się następująco. Teraz jeszcze do godziny 11 chcemy rozważać Słowo Boże. Dalej list do Tesaloniczan pierwszy. Po czym będzie 15 minut przerwy i od 11.15 do 12.15 dalej rozważanie Słowa Bożego. O 12.15 dwie godziny będzie obiad, tak jak wczoraj, też w dwóch turach. I od 14.15, jeżeli organizacyjnie z obiadem wszystko będzie dobrze, chcemy znowu rozważać Słowo Boże. Godzinę do 15.15 i przerwa 15 minut. Po czym ostatnia godzina rozważania od godziny 15.30 do godziny 16.30. Przeczytamy list pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, od 15 wiersza. Którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. Ażeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Przeto, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w wierze waszej i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie.
Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali. Słowo Boże od samego początku pokazuje, że wróg Boży, wróg człowieka, szatan, usiłuje szkodzić i zabierać człowiekowi wszystko to, co jest związane z Bożym błogosławieństwem. Widzimy tą rzecz w ogrodzie Eden już, kiedy człowiek został na dobre miejsce postawiony, to pojawił się tam szatan i zwiódł człowieka i odłączył go od tych błogosławieństw, które tam były dla niego przeznaczone. Ale widzimy z drugiej strony też, że Bóg obiecał, że z tej niewiasty, która została zwiedziona, będzie kiedyś potomstwo, czyli Pan Jezus. I wróg dobrze słyszał te słowa i znowu oglądamy, kiedy Izrael był w Egipcie, że wróg usiłował zniszczyć synów Izraela. Mojżesz został cudownie uratowany. Jak oglądamy ród Dawida, to ta sama rzecz jest widziana, że wróg chce ten ród zniszczyć. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, czytaliśmy w psalmach, że zebrali się przeciwko Niemu. I tutaj Słowo Boże mówi, którzy Pana Jezusa zabili. To chce nam powiedzieć to słowo, że dopóki człowiek nie zostanie wyrwany z tego systemu, który jest pomieszaniem systemu religijnego, politycznego i wszystkich innych, jakie człowiek tworzy, to wszystko, co w nim jest,
jest przeciwko właśnie temu, który przyszedł, aby zbawić człowieka, aby dać mu największe błogosławieństwa, jakie można sobie wyobrazić. Wieczne, niezmienne, wieczną szczęśliwość. Mogliśmy o tym troszkę z psalmów dzisiaj czytać i pieśń śpiewaliśmy. I właśnie tego wróg usiłuje pozbawić człowieka. I proroków, i nas prześladowali. Sam apostoł prześladował Pana Jezusa, zbór Boży. Ale tutaj jest napisane, nas prześladowali, bo on wtedy był w niewiedzy. On wtedy należał do tego systemu. A kiedy rzeczywiście Pan stanął na jego drodze, wszystko się zmieniło całkowicie. I teraz mówi o tym nowym. I Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. Słowo Boże też wyraźnie pokazuje, co się podoba Bogu. I właśnie szczególnie pośród różnych prześladowań wyraźnie to widać, co się Bogu podoba, a co jest przeciwko Bogu. Kain złożył ofiarę, ale nie mógł się podobać Bogu w takim nastawieniu i w takim przekonaniu. Abel wprost przeciwnie. Podobał się Bogu. I Bogu podobało się też to, co było w jego sercu i sposób jego postępowania w stosunku do Boga. Ale Kain zabił Abla. I znowu właśnie widać tutaj tego ducha, który usiłuje właśnie niszczyć wszystko to, co Bóg chce uczynić, aby błogosławić. I są ludziom przeciwni. Oni też tworzą, można powiedzieć, wielką grupę tych ludzi, a jednak są ludziom przeciwni, tu jest napisane. Co Słowo Boże chce nam powiedzieć? Że oni są przeciwko sobie również, przeciwko własnej duszy, że oni to, co Bóg daje człowiekowi, usiłują pozbawić człowieka i siebie samych. Tak jak to i apostoł, kiedy jeszcze nie był powołany do tego apostolstwa, równie właśnie gorliwie i tak jak oni to czynią. On się zgadzał z tym, aby Szczepan był ukamienowany. Widzimy, jaki duch jest w ludziach, że jest to duch, który używa człowieka przeciwko niemu samemu. I tu właśnie jest to dalej wyjaśnione, że Bóg pozwala na to, aby się dopełniła miara tego grzechu, tej grzeszności. Bo właśnie ta grzeszność, ten grzech nie zawahał się również posłużyć się zakonem i zabić człowieka. I tutaj właśnie dalej jest wyjaśnione, że przeszkadzają w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ta dobra nowina, ta dobra wieść o tym, że każdy może być uratowany bez żadnych uczynków z jego strony, bez żadnych ludzkich wysiłków, wystarczy tylko uwierzyć tej wieści, temu zwiastowaniu. Wystarczy wyznać swoje grzechy, wystarczy przyjść do Pana Jezusa, Zbawiciela i powiedzieć Mu: teraz Ty bądź moim Panem. I to jest tak skuteczne i najwięcej o tym wie szatan. I dlatego on się tak sprzeciwia, żeby ta wieść nie była głoszona, żeby
człowiekowi nie działo się dobrze. Żeby człowiek, którego nienawidzi wróg, poszedł na wieczne zatracenie. XIV wiersz kończy się zapowiedzią tego, co oglądamy w 15 i 16 wierszu. I jest to szczególna rzecz, szczególna myśl. 14 wiersz. Bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. Mówiliśmy wczoraj, jak tą myśl wyraził apostoł Piotr. Ale i ten sam apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale 27, 8 i 29 wiersz powiada: radujcie się, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Taka to jest myśl. I tą myślą kończy się 14 wiersz. Którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. Mówiąc o Panu Jezusie, trzeba nam wiedzieć, że to było dopełnienie grzechów, miary grzechów, dopełnienie miary ich sprzeciwu i buntu przeciwko żywemu Bogu. Że ukrzyżowali, zabili, zamordowali Syna miłości Bożej, Jezusa Chrystusa. To było dopełnienie wszelkiego nieposłuszeństwa, wszelkiego buntu, jaki już zarysował się, kiedy Bóg wyprowadził swój naród z niewoli z Egiptu. Później patrząc przez okres sędziów,
dopatrujmy się tego, bo o tym mówimy, bo to było przedmiotem i źródłem ich grzechów i tego sprzeciwu. W tym wierszu 15 apostoł Paweł scharakteryzował tych ludzi, którzy, jak to się mówi, głoszeniu Ewangelii są przeciwni, tak naszymi słowami. My wiemy, że byli to mordercy, bo naszego Pana Jezusa zabili, i proroków, czyli nie poprzestawali tylko nadawcy życia, Jemu życie zabrać, ale również i tych, którzy tą Ewangelię głosili, tą łaskę Bożą, albo przemawiali do ludu, tak jak to już było tu wspomniane z przeszłości, po prostu tym, którzy byli dla nich niewygodni, likwidowali i Bogu się nie podobają. Jeszcze i prześladowania, i nas prześladowali. Widzimy, apostoł Paweł, jak już było wspomniane słusznie, był sam prześladowcą zboru Bożego i my wiemy wszyscy, w jaki cudowny sposób się przekonał, że on myślał, że to czyni dla Boga. W tej wierze czynił to. Sam to opisuje też i w listach, że to czynił ze całą świadomością, że Bogu służy. Ale musiał mu Pan Jezus naprzeciw wystąpić na drodze do Damasku, aby mu pokazać, że był w błędzie, na błędnej drodze. I musiał mu tą zwrok przywrócić, tak muszę powiedzieć moimi słowami. W tym zaślepieniu, co on działał, to też nie widział to, co Słowo Boże mówiło właściwie. I tak samo ci, którzy teraz ich, również i Pawła prześladowali, byli zaślepieni. Po prostu nie widzieli tego daru Bożego. Na pewno byli wśród nich tacy, którzy myśleli, że czynią tak jak Paweł w przeszłości, w dobrej intencji. Bo tu głównie chodzi w tym wierszu 15 o ludzi religijnych, którzy z tą religią byli związani i w tym imieniu też tych kapłanów i faryzeuszów działali, którzy im, tak i Pawłowi w przeszłości, dali pełnomocnictwa, aby zwalczać, jak to oni to mówili, tych sekciarzy. I Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. I my widzimy tą charakterystyką, że ci ludzie nie mogą się Bogu podobać, bo to nie była wola Boża. A jak są wszystkim ludziom przeciwnym, to nie chodzi tylko tutaj o to, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, byli przeciwni do nich, ale również do tych ludzi, którzy nie słyszeli słowa o Panu Jezusie. To znaczy w pewnym sensie prowadzili tych ludzi, można powiedzieć tak, na to zgubienie, świadomie prowadzili tych ludzi, czyli byli przeciwni, a my wiemy, że Bóg jest ten, który już, jak to było wspaniale tu wspomniane, w ogrodzie Eden do tej pierwszej pary ludzkiej powiedział: gdzieście się skryli, coście uczynili. Człowiek zawsze był na drodze ucieczki w stosunku do Boga. Tu widzimy, że również i ci ludzie, którzy jeszcze się znajdowali na tej drodze ucieczki od Boga, którzy nie byli pojednani, to też i to serce Pawła bolało, że i oni byli również i przeciwko takim ludziom, bo to słowo tej Ewangelii nie mogło się rozkrzewić, nie mogło dotrzeć do tych ludzi, dlatego że tamci, którzy mieli tą władzę, mieli środki, możliwości, w różny sposób starali się usta tym wszystkim zamknąć, którzy w imieniu Pana Jezusa tą Ewangelię głosili. I widzimy, że oni po prostu, tak jakby, jak to apostoł Paweł mówi w tym wierszu 16, ażeby dopełnić miary grzechów swoich, tak, to był też
to, że oni przeciwko Bogu grzeszyli. Być może, że wśród nich byli tacy, tak jak już wspomniałem, którzy myśleli, że w taki sposób, jak oni postępują, słusznie to czynią. Ale my widzimy dzisiaj, że to słowo, które mamy w rękach, wyraźnie określa, że oni byli przeciwni Bogu. Czyli może myśleli, że czynią dla Boga to, ale jednak to nie było wolą Bożą. To nie było to, co wiem, w zakonie stało i w Słowie Bożym. I Pan Jezus, kiedy my wiemy jeszcze, był tu na tej ziemi, to też do nich powiedział jedno podobieństwo. I chciałbym to zacytować z Ewangelii Marka 12 rozdziału, żeby nam to trochę uwypuklić ten temat z tego listu. Jest to nam na pewno dobrze znane miejsce Ewangelii Marka, rozdział 12. Ja chciałbym tylko niektóre pasaże przeczytać z tego rozdziału, nie chciałbym cały czytać, ale widzimy, że we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonu winnicy, lecz oni pojmali go, pobili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili i w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. I potem przychodzi to bardzo kosztowne. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują mego syna. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go i zabili i wyrzucili go za winnicę. Co uczyni Pan winnicy? Tak, my widzimy, że to Pan Jezus też również wtedy, kiedy On był na tej ziemi, przedstawił to wszystko przed serca, nie tylko uczni, ale temu całemu ludowi. I tu widzimy w tym liście Tesalonicensów, właśnie tu apostoł Paweł być może również o tym pomyślał, że ci prorocy, którzy kiedyś Bóg wysyłał, aby do własnego narodu przemawiali i mówili do nich: nawróćcie się, albo też przez niektórych proroków mówił do nich: wybierajcie przekleństwo albo błogosławieństwo. To oni się zdecydowali jednak na to przekleństwo, na to dopełnienie tych grzechów, co wtedy nie było to widoczne, ale w tych czasach, kiedy już tego dziedzica, prawego dziedzica odrzucili, zabili go i poza tą winnicę, poza tym Jeruzalem go wyprowadzili, ukrzyżowali, to się ten wymiar tych grzechów wypełnił i wypełniał. I tu widzimy, że w wierszu 16 i przeszkadzają nam zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. I to jest to tak bardzo smutne, że w takim zaślepieniu religijnym, nie widząc tej łaski Bożej, można pójść na potępienie, na zgubienie. I jeszcze do tego przeszkadzali wtedy głoszenia tej Ewangelii. Jak jest i w dzisiejszych naszych czasach? Czy jest to tak trochę inaczej? My wiemy, że to ogólne chrześcijaństwo całkiem się oddaliło od Chrystusa. Że dzisiaj nie mamy Chrystusa tak, jak to kiedyś ci pierwsi chrześcijanie to praktykowali. Jak to jest smutne, że na pewno my tego nie mamy już, ale czyż to nie jest podobne właśnie do ludu izraelskiego? Jak oni kiedyś tak dobrze stali i powiedzieli do Jozuego: my chcemy Panu służyć, bo Jozua powiedział: ja i mój dom chcemy Panu służyć. Zapewniali trzykroć, że oni chcą Panu służyć. I widzimy, jak również i to chrześcijaństwo dzisiejsze odeszło od tej pierwszej nauki apostołów, od tego pierwszego systemu, który był, jest nam opisany w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Jak dzisiaj widzimy, że Chrystus nie ma miejsca, że człowiek zajął to miejsce, jak to jest też smutne, prawda? I jest to jeszcze smutniejsze, że co prawda to nie jest żydowska religia, ale chrześcijańska religia. I ta chrześcijańska religia postępuje dzisiaj niestety podobnie. Te podobieństwa można
właśnie na podstawie tego doskonałego Słowa Bożego sobie tylko porównać i zastanowić się nad tym. Dlatego też mamy tą wielką odpowiedzialność, aby tą Ewangelię, jak jest ta możliwość, głosić każdemu. My mamy tą sposobność w osobistym kręgu. My nie musimy tylko robić wielkich ewangelizacji przez telewizję czy przez radio, ale również jest to osobisty kontakt z moim kolegą z pracy, z moim kolegą na studiów, z moim sąsiadem. Moje własne życie musi być tą Ewangelią, tym listem Chrystusowym, aby ci ludzie inni, którzy nie wiedzą, przyszli do poznania Pana Jezusa, do uratowania. I tu też w tym wierszu właśnie apostoł Paweł powiedział, że i oni wszystkim ludziom są przeciwni. Jak my stoimy do innych ludzi, którzy inaczej myślą, inaczej wierzą. Tego pierwszego wiersza, tego siódmego rozdziału. Którzy to są? Ludzie twardego karku, nieobrzadzonego serca i uszu, by się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jako ojcowie wasi, tak i wy. W formie takiego pytania, którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi i nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu tego sprawiedliwego, któregoście się wy teraz stali zdrajcami i mordercami. I słuchając tego, pukali się w sercach swoich i wypchnęli młodzieńca i go kamionowali. Tego, który w 56 wierszu mamy napisane: widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Nie chcieli tego słuchać. Tak było na onych czasach, tak jest i do dnia dzisiejszego. Zawsze będą ludzie, którzy się będą sprzeciwiać Bożemu postanowieniu. I tu chciałem zwrócić uwagę, jako wielka jest łaska, że mogliśmy to zrozumieć i stanąć na tej pozycji, na której stał ten młodzieniec, który wiedział, że jest w paszczeczce lwa. On wiedział, do kogo to mówi. On wiedział, jakie mogą być tego konsekwencje. Ale on widział Jezusa. I to jest bardzo ważne, że my, widząc Jezusa tego, gdzie ostatni rozdział Mateusza, ostatni wiersz mówi, który jest zawsze z nami, my go widzimy,
my go posiadamy, on idzie z nami, tak jak było na początku dzisiejszego rozważania o tym dobrym pasterzu, o którym mamy jeszcze dokładnie w 10 rozdziale Ewangelii Jana, że on idzie przed nami, owce idą za nim. I ten młodzieniec właśnie był wierny swemu Panu i modlącego się, nie narzekającego, kamionowali tego, który powtórzył te same słowa, co Pan Jezus w cierpieniach na Golgocie: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, a to rzekszy zasnął. Dały Pan mocy, siły również i w tych naszych skromnych świadectwach, abyśmy się nie strachali tych, którzy są twardego i nieobżadanego karku. Chciałbym tutaj jeszcze pewne myśli dopowiedzieć odnośnie tego 15 wiersza, w którym czytamy: którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali. Tutaj na pierwszym miejscu jest wymieniony Pan Jezus. I myślę, że dobrze by było też i na to zwrócić uwagę. Później wymienieni są prorocy, a później jest powiedziane: i nas prześladowali. Myślę, że można by tu było wyodrębnić także i te dwie grupy. Prorocy. Może także i chodzić o tych proroków starotestamentowych, gdyż jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców właśnie przez proroków. I historia prześladowań, ona sięga bardzo daleko. Od samego początku szatan jest czynny, tak jak tutaj było powiedziane, już w ogrodzie Eden. A później także i widzimy, że brat zabił brata. I ciągnie się to aż do tej chwili. Tutaj na pierwszym miejscu jest wymieniony Pan Jezus, gdyż tam została dopełniona ta największa zbrodnia. Gdyż wiemy, że Pan Jezus był bez grzechu. On sam mógł powiedzieć: czy jest ktoś w stanie udowodnić mi winy? On okazywał jedynie miłość. Także nie było żadnych podstaw, aby się na Jego życie targnąć. A jednak ludzie to uczynili. Jednak rzucili się na Niego, wywlekli poza obóz i zabili, jak jest powiedziane. To, że odrzucono Pana Jezusa, to odrzucono miłość, jaką Pan Bóg miał do ludzi, jaką ma do ludzi. I dlatego Pan Jezus jest tutaj na pierwszym miejscu wymieniony. Później są prorocy i nas prześladowali. Także i apostołowie byli prześladowani przez tą samą grupę ludzi. Grupę ludzi, która jest używana przez szatana. Tutaj akurat Żydzi, ale także są i inne religie, które są wrogo nastawione przeciwko Bogu i przeciwko wierzącym, którzy głoszą tą zbawienną wieść ludziom. Bo także jest tutaj i powiedziane o ludziach, i wszystkim ludziom są przeciwni. Ludzie potrzebują zbawienia i toczy się walka o duszę. My mamy to zadanie, aby Ewangelię głosić. I także i gdy głosimy Ewangelię, to także możemy napotkać na różne prześladowania ze strony nieprzyjaciela. Gdyż za tym wszystkim kryje się szatan, ten przeciwnik od początku. On jest tutaj później dalej wymieniony z imienia, gdyż jest powiedziane w 18 wierszu: dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. On jest właśnie tym, który przeszkadza, który szkodzi, który prześladuje. I on także ma też i swoich sług, bo jest napisane o sługach szatańskich. Jest powiedziane o dzieciach szatańskich. Tak jest mowa o dzieciach Bożych, tak samo jest mowa i o dzieciach szatańskich. Tu są właśnie te dwa obozy. I jest powiedziane o dopełnieniu miary grzechów. To, że ci słudzy szatańscy, oni przeszkadzają,
głoszeniu Ewangelii, to oni dopełniają tej miary grzechów swoich. I wiemy, że kiedyś nastąpi ten kres temu wszystkiemu, gdyż Pan Bóg też i wykona sąd nad szatanem. Teraz on jeszcze jest czynny i ludzie są czynni, gdyż w naszych czasach także i prześladowania mają miejsce. I następuje to dopełnianie miary grzechów. Ogólnie wszystkich grzechów. I kiedyś nastąpi sąd nad tym wszystkim. Gdyż często jest to czynione w imieniu Boga. Ale jest powiedziane, że Bogu się nie podobają. Właśnie to, że Pan Jezus został odrzucony, jest on tutaj wymieniony na pierwszym miejscu, wskazuje wyraźnie na to, że Bogu to się wszystko nie podoba. Gdyż Pan Jezus jest tym umiłowanym. O nim jest wielokrotnie powiedziane, że ten umiłowany Syn. I kto nienawidzi Syna, kto nie miłuje Syna, jest pod przekleństwem. I Pan Jezus, który jest tutaj na pierwszym miejscu wymieniony, on jest takim sprawdzianem wszystkiego. On jest tym, przez którego dostępujemy zbawienia na podstawie Jego dzieła dokonanego na krzyżu, a także on jest sprawdzianem, gdy mówimy z ludźmi o Panu Jezusie. Stosunek do tej osoby wskazuje, z kim mamy do czynienia. Ludzie sami się określają, gdy zaczynają wypowiadać słowa odnośnie tej osoby. Potrafimy rozszyfrować, z kim mamy do czynienia. Dlatego też jest mówione o badaniu duchów i na podstawie stosunku do Pana Jezusa jesteśmy to wszystko w stanie sprawdzić. Jeszcze jedną myśl dodam do tego, co bracia już powiedzieli odnośnie tego 15 wiersza, którzy i Pana Jezusa zabili. Słyszeliśmy już o tym, że zabili Pana Jezusa i tego wiernego świadka Szczepana również zabili, gdy powiedział im: wy staliście się mordercami. Na pewno jest więcej przykładów tych, których Żydzi zabijali, eliminowali, gdyż nie podobało im się, co mówiono o nich i o tym, który był dawcą życia, który jest dawcą życia. Na pewno Szczepan głosił to z odwagą i nic nie przeszkadzało mu w tym, aby powiedzieć to, co powinien powiedzieć. Jeszcze z Dziejów Apostolskich posłużymy się przykładem tego, co Piotr powiedział do Żydów. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. 23 wiersz. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I to są słowa, które wypowiada Piotr. Ten Piotr, który przecież nie tak dawno jeszcze zaparł się swego mistrza. Tego, to był ten Piotr, który powiedział: nie znam tego człowieka. Tutaj widzimy go mówiącego z odwagą o tym, co uczyniono z jego mistrzem. Rękami bezbożnych byście go ukrzyżowali i zabili. W kilku miejscach Dziejów Apostolskich są wypowiedzi Piotra, które są w tym właśnie na ten temat powiedziane. Trochę dalej w 3 rozdziale, 15 wiersz czytamy: i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg zbudził z martwych. Jeszcze gdy o wydarzeniu z Korneliuszem czytamy, tam również Piotr mówi o tym, że zabili go. Czy Żydzi, zabijając Pana Jezusa, czyli tego Bożego posłańca, mogli zabić również i posłannictwo? Niestety nie. Chociaż zabili posłańca, nie zabili posłannictwa. I to jest cudowne, że chociaż zabili Pana Jezusa, chociaż zabijali i prześladowali Jego naśladowców,
to nigdy nie zdołali zabić posłannictwa. I to posłannictwo do dzisiaj istnieje. Do dzisiejszego dnia jest zgłoszona dobra nowina. I do dzisiejszego dnia ludzie mogą słyszeć o zbawieniu z łaski. Posłużę się pewnym przykładem. Przypomina mi się opowiadanie o pewnym misjonarzu, który głosił Ewangelię wśród prymitywnych ludów. I gdy tam przyjechał, ponieważ musiał to zrobić w sposób bardzo prosty, więc posłużył się pewnym wykresem. Na niewielkiej tablicy narysował dwie linie. Pierwszą linię wznoszącą się do góry, która wskazywała na to, że człowiek może się dostać do nieba, kiedy wyzna swoje grzechy Panu Jezusowi. Druga linia schodziła w dół i wskazywała ona drogę do piekła. I to na tej drodze znajdowali się ci, którzy pogardzają Panem Jezusem jako swoim Zbawicielem. Tym prymitywnym ludziom nie podobało się to poselstwo. Nie podobało im się to zwiastowanie. Czy wiecie, co zrobili? Spalili wykres. Czy przez to spalili posłannictwo? Jest to taki prosty przykład na to, że zabijając sprawcę życia Żydzi i zabijając posłańca, nie zabili posłannictwa. I do dzisiaj jest ono aktualne. Bóg w ogrodzie Eden postawił człowieka jako zastępcę. Został on wyniesiony w imieniu swoim, a wszystko, co zostało nazwane przez niego, było mu poddane. Szatan był bezrobotny. Utracił służbę, został zrzucony z powodu pychy swojej i zobaczył te miejsce błogosławieństw Bożych. On doskonale wiedział, że jak zdobędzie tego człowieka, to zdobędzie tę władzę, którą miał Adam na ziemi. Żadna moc, żadna siła nie była zdolna podważyć ten autorytet, który mu dał Bóg w ogrodzie Eden. Więc podszedł i zdobył nie tylko serce ludzkie, ale zdobył władzę. Pan Jezus, będąc w ogrodzie Getsemany, jawnie ten fakt wyjaśnia. Mówi: idzie książę tego świata. No ale gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to Herod został zaniepokojony. Dotarła wieść do niego, że jakiś król się narodził. Herod jest obrazem Antychrysta. On wstrzął wszystkie swoje myśli, zorganizował i czyny, by zabić narodziny posłanego od Boga Zbawiciela, Ratownika. W liście do Koryntian czytamy, że szatan jest Bogiem tego świata. Więc ten apostoł im pisze: oni i Pana Jezusa zabili. To jest pocieszające słowo dla nich. To nie jest jakiś wywód historyczny. On mówi: wy jesteście tylko tymi,
którzyście przyjęli tego, którego znienawidził panujący w tym świecie. Pan Jezus, gdy był na ziemi, on w dostojności i majestacie Mesjasza rozbroił ten dom, uwolnił ten dom Izraela od tego mocarza. W tym czasie on był bezsilny. Oni nieraz chcieli ukamieniować Pana Jezusa, ale nie było takiej chwili. Ale on wprowadza myśli w serce ludzkie, bo on był ich Panem. On ich wiedzie tą żelazną ręką, wodzi tam, gdzie chce i zmusza, by mówili to, co on chce. Więc oni go wypchnęli z tego królestwa i powiedzieli, my nie chcemy, by ten nad nami panował. Ja myślę, żeśmy teraz zrozumieli, o co tu chodzi. Tu chodzi o jawne panowanie. Pan Jezus, gdy był na tej ziemi, on mówił, Królestwo Boże jest w pośród was. On był tym królestwem. To wszyscy słyszeli. Zaniepokojony był król, zaniepokojona była świątynia. Król miał formę rządzenia nad ludem, a kapłaństwo sprawiało tą dostojność duchowego orędownictwa też nad tym ludem. Więc trzeba było Pana Jezusa zabić. I ten wiersz 15 ma przedział Starego Testamentu, jak tu brat to pokazał wyraźnie. Są to prorocy Starego Testamentu. Inaczej mówiąc, słudzy Boży, których Bóg posyła, by serce ludzkie zostało wzruszone, by człowiek się opamiętał, że Bóg chce, nie chce, by on zaginął. To są te wszystkie myśli, które docierały do tego domu izraelskiego, który był wyniesiony na piedestał nad inne narody. Wiecie, Żyd to nie taki pokorny sobie człowiek. To jest pyszny człowiek, który miał powody, by wśród narodów pokazywać swoją dostojność. Bo gdy Bóg błogosławił i naród izraelski dobrze stał, to przez ziemię niosła się strach Boży i się niósł na inne narody. On poganina za psa uważał. Za nic. Ten zwykły nieobrzezaniec. Ta dostojność tego wybrania i powołania Bożego tak rozpierała te ziemskie posiadanie w ich myśli tego królestwa, że w tym momencie, gdy się zjawił Pan Jezus, a szatan zapanował nad ich duszami, momentalnie wystąpiła nienawiść i złość. Złość zakonna. Pan Jezus w tej drugiej części tego wiersza jest pokazany w sferze królestwa, które jest na ziemi, ale jest jako królestwo ukryte. I on jest panem tego królestwa i jest w niebie. I to są prorocy i apostołowie Nowego Testamentu i ci wszyscy, co uwierzyli, jak również i wy, czy ja, którzy mamy pewność zbawienia. Jesteście niepożądani w tym królestwie tego, który jest księciem tego świata. Skoro jesteście niepożądani, będziecie nietolerowani. Kiedy? Kiedy jawnie się przyznacie do Zbawiciela. Gdyby tych cech na Tesaloniczanach nie było, oni byłyby im te cierpienia zaoszczędzone, bo szatan swoich nie niszczy. Ale w tej sferze jego panowania, który w sensie religii i w sensie
księcia tego świata nie pozwala sobie, żeby Bóg działał w łasce i podchodził i wyrywał pojedynczo osoby, które on przed założeniem świata Bóg w sercu miał. Ten czas jest dzięki cierpliwości Bożej tak długo trwa, bo tych wszystkich, zanim jeszcze świat był, imiennie zapisane było serce Ojca i teraz czasowo wyrywa ciebie, mnie, czy tu jeszcze kogoś, który jest na rozstaju dróg. Oni Bogu się nie podobają. Co to znaczy? To proste jest, ja myślę, że to dobrze rozumiecie. Bóg ma upodobanie w kim? No w tych, przede wszystkim miał w tym, który był tu jako człowiek na ziemi, w Panu Jezusie, gdyż On był człowiekiem poddanym woli Bożej. Wraz ze śmiercią Pana Jezusa został zamknięty zakon, wykonany zakon i ta forma tych ofiar już była Bogu nieprzyjemna. Nawet ten baranek paschalny, który był składany, gdy Pan Jezus umarł przez Boga, nie mógł być już w ogóle przyjęty. Było mu to obrzydliwością. Ten rozdział wybrania Żydów został odłożony. Bóg teraz idzie do pogan. Oni się nie podobają Bogu, bo Bóg nie może w nich mieć upodobania, bo oni nie przyjęli Zbawcę, czy jak to tu brat wyraźnie mówił, dawcę życia. Oni nie przybili dawcę życia do krzyża, a sprawiedliwego zabili. Oni zabili sprawiedliwego, a dawcę przybili sprawiedliwego, a dawcę życia zabili. Bóg w takich nie ma upodobania. To są ludzie umarli duchowo przed Bogiem. Mu się nie podobają. Ale to nie znaczy, że Bóg nie będzie działał z Izraelem w liście do Rzymian. Od tego momentu, gdzie jest napisane o Izraelu, jest tam napisane, że Bóg jeszcze z łaski będzie i tych z tego narodu jako osobiście wyrywał. Wszystkim ludziom są przeciwni. Dlaczego? Wiecie, to słowo nam tłumaczy. Poganie nie mieli nic. Ani Boga, ani obietnic, nic. Wyposażony był ten naród izraelski w tę dostojność, że znali prawdziwego, żywego Boga. Tą prawdziwość i żywotność i wszechistnienie Boże Bóg potwierdzał w różnych zdarzeniach, cudach, mocach i tak dalej. I narody widzieli, że ten Bóg jest inny. Wszechmocny, to jest Bóg gór, dolin. Bóg wszechobecny i wszechwiedzący. I oni się chełpili tym. I ta zazdrość tak zajęła ich serce, że oni byli nawet w stanie tego Jezusa tylko dla siebie zatrzymać, aby poganie nie mieli zbawienia. Tak był w istocie zazdrosny ten człowiek twardego karku. Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom. Drugi rozdział 5 Dziejów Apostolskich. Piotr w rozdziale 2 rozpoczyna swoje kazanie. Dzieje się rzecz do ludu. On im przedstawia całą sytuację, stan i drogę ratunku. Wielu jest takich, którzy to zauważyło. A ponieważ, tak jak żeśmy to mogli wczoraj rozważać, ten sługa Boży był użyty dokładnie przez Ducha Bożego, to słowo wychodziło z mocą do słuchaczy i wzruszeni zostali ci, co słuchali, przerażeni i pytają, co mamy czynić. To jest taki dokładny rozpis, co się tam stało i jak Słowo Boże zadziałało. Ale gdy Bóg rozpoczął nową rzecz,
Szatan momentalnie musiał zadziałać i zadziałał w rozdziale 4, a gdy oni to mówili do ludu, nadeszli ich kapłani, hetmani, kościelni, sadeucowie, obrażając się. Ja to chciałem powiedzieć w tym wierszu, to udokumentować, że oni są przeciwni, oni się obrażają, że ich Bóg nagle się zwraca do pogan, do tych psów. Tak był pyszny Żyd. I oni jeszcze zakazują mówić, że Jezus powstał z umarłych. Zwoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili, aby nie uczyli w imieniu Jezusowym. I to się niesie, to się wykonuje, aż dotarło do tych wszystkich sług, których Bóg używał, by ta Ewangelia według Jego myśli była dalej rozprzestrzeniana na tym świecie. Oni dopełnili grzechów do końca. Co to znaczy? Bóg dał jeszcze w swojej łasce nadzieję. W swym, to wspomniał tu brat. W swoim miłosiernym sercu jeszcze raz jakoby otworzył drzwi. To był ten rozdział, co był wspomniany o Szczepanie. Jeszcze dał raz. Ale ich odpowiedź była nie. I w tym momencie zamknęło się wszystko. A gdybyśmy chcieli wiedzieć, co to znaczy, to byśmy musieli przeczytać 10 rozdział, jak się nie mylę, listu do Hebrajczyków, w którym to jest napisane, że jakiegoż sroższego karania godzien jest ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył. Albowiem przyszedł na nich gniew do końca. Nie chcieliśmy to rozumieć, że ten gniew już się wylał. Pełnia tego grzechu, tej gniewu Bożego się wylała. Nie. On się zaczął wylewać. To zburzenie Jerozolimy to było początkiem wykonania tego gniewu Bożego. Ale gdy sobie przypomnimy, w jaki gniew Boży wyleje się w tym ucisku Jakuba, to serca nam zadrżą. I nikt nie powstrzyma, by ich miara grzechów i gniew Boży w sądzie nie dotknął tych, którzy tak jawnie i z taką złością wystąpili przeciwko Jego posłanemu. Prześladować Pana Jezusa. Zauważmy, że ta grupa ludzi była na straży praw Bożych. A tu jest nazwana, że nie podoba się Bogu. Ponieważ Pan Jezus, gdy przyszedł tutaj, On, jak mamy w tej pieśni, miłości Boże objawiony. On objawił tą miłość Bożą. On wprowadzał tą miłość Bożą w czyn. I dlatego to było, miłość jest przeciwna zakonowi, bo zakon mówi ząb za ząb, natomiast miłość mówi nie, miłujcie nieprzyjaciół swoich. I to nie mógł człowiek znieść, przede wszystkim tego. I dlatego zaczęli prześladować Pana Jezusa za tą Jego miłość, co tu już była powiedziana, bo Królestwo Boże to miłość. I tutaj ci właśnie ludzie zaczęli prześladować Pana Jezusa, jak jest o nich napisane, zabili Pana Jezusa. Nie podobają się Bogu, bo oni dopełnili w tej